Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Banasiuk. Cześć. Cieszę się, że dotarłeś. No tak, bardzo się cieszę, że możemy chwilę porozmawiać o różnych rzeczach, które się teraz u mnie dzieją. Szczególnie, że dużo projektów właśnie pojawiło się na rynku. Tak, to ale przewrotnie chciałabym jednak zacząć od twojej aktywności w sieci, bo jesteś dość aktywny, głównie ze względu na swoje projekty, ale zastanawiam się, co dla ciebie ta aktywność w sieci i kontakt z fanami znaczy. To jest w tym momencie, w którym teraz jestem, to jest naprawdę fala ogromnej, dobrej energii, która płynie w moim kierunku, bo to, co zrobiłem, okazało się, że się podoba ludziom. Mówię tutaj między innymi o Pajęczynie, o spektaklach, w których teraz gram. Teraz mam rzeczywiście jakąś kumulację projektów, które ujrzały światło dzienne i dostaję bardzo dużo pozytywnych komentarzy, więc to jest super, mega w ogóle dla mnie miłe i daje mi wiatr w żagle i powoduje, że wiesz, z uśmiechem na twarzy idę do pracy. Kurczę, chyba mucha mi wpadła do wody. Patrz, jaki numer. Za długo czekaliśmy. Tak, już. Mamy nowego gościa. A powiedz mi, czy ty starasz się utrzymywać kontakt z fanami? Czy ty z nimi rozmawiasz, wchodzisz w jakieś dyskusje? Bo oni jednak tam dość intensywnie oceniają i Pajęczynę, i Furiozę. Jestem ciekawa, czy wchodzisz z nimi w rozmowy. Staram się odpisywać jak najczęściej. Ale tych wiadomości rzeczywiście jest bardzo dużo, więc przepraszam wszystkich, którym nie odpisałem, ale tych wiadomości jest teraz natłok, więc jednocześnie muszę to dzielić z pracą, muszę to dzielić z obowiązkami domowymi, więc nie jest łatwo, więc w międzyczasie gdzieś jadąc ze spektaklem do kolejnego miasta siedzę w internecie i przeglądam te wszystkie wiadomości, ale ludzie naprawdę wysyłają mi bardzo miłe wiadomości, więc staram, chociaż zdarzają się też takie negatywne, na które też zwykle odpowiadam. No. Właśnie myślę o tych social mediach jako takim środku komunikacji, nie tylko właśnie z fanami, ale też myślę o środowisku, bo sporo aktorów jednak używa social mediów, Instagrama i zastanawiam się, czy to jest jakaś taka wizytówka, bez której teraz się nie da funkcjonować i że jednak castingowcy też trochę tam zerkają. Tak, zdarza się rzeczywiście, że ktoś jest obsadzany po ilości lajków na Instagramie, niestety. Takie są czasy. I to nie tylko w branży aktorskiej, ale też słyszałem, że w modelingu też modelki muszą też mieć swoje profile na social mediach. No cóż, taka jest rzeczywistość. Wielu moich kolegów nie założyło sobie profili. Jak sobie radzą? Funkcjonują. No. Ja staram się przede wszystkim pokazywać moją pracę. Ciekawostki z planu, jakieś kulisy pracy w teatrze. Coś, co może moich followersów zainteresować, a jednocześnie, nie pokazuję tak mojego życia od początku do końca. No nie pokazuję każdego drobiazgu z mojego dnia, tak jak niektórzy to robią. Bo wydaje mi się, że jednak jakaś tajemnica jest potrzebna i jakaś sfera prywatności, bo to jest zdrowe. A powiedz mi, jak ty podchodzisz do scenariusza, jak ty zaczynasz pracę z tym scenariuszem? Bo często jak rozmawiam z aktorami, to mówią różnie, że niektórzy od razu technicznie sobie rozplanowują, niektórzy wyobrażają sobie od razu tą postać. Jak jest u ciebie? Jak ja pracuję nad scenariuszem? Czytam go. Za pierwszym razem czytam wszystko z didaskaliami, ze wszystkimi scenami, nawet w których nie jestem. I od razu sobie wszystko wyobrażam, no bo trudno sobie nie wyobrażać. Każdy, kto czyta książkę, jakoś wyobraża to sobie, jak to wszystko będzie, jak to jest zwizualizowane. Przestrzeń, miejsca, partnerów, aktorów. Jeżeli wiem, kto będzie grał inne postacie, to od razu sobie ich wyobrażam w tych postaciach. I od razu mam bardzo dużo pomysłów na początku, jak za pierwszym razem czytam scenariusz, daję sobie dużo notatek na stronie, na marginesie i wtedy często z tego korzystam. I na początku czytam ten scenariusz raz. Jeżeli to jest główna rola, to czytam taki scenariusz od deski do deski trzy razy, a potem skupiam się już tylko na swoich scenach i nad nimi pracuję i nad nimi myślę. Po prostu czytam je i tak powoli, wiesz, staram się to sobie wyobrażać i dzięki temu przychodzą różne dodatkowe pomysły, na które scenarzysta albo reżyser nie wpadli, więc aktor też wnosi swoje pomysły i swoją wyobraźnię. Dlatego to jest taka wartość dodana. Mój mistrz, profesor Zbigniew Zapasiewicz z Akademii Teatralnej mówił, że aktor nie jest twórcą ani odtwórcą, tylko że jest dotwórcą, czyli my dotwarzamy do czegoś, co już zostało wymyślone i tak rzeczywiście jest. Kiedy czytam scenariusz, dotwarzam tam swoje pomysły, swoją wyobraźnię, swoją wrażliwość. Właśnie przyszedł do ciebie Tadeusz Mróz, czyli nasza Pajęczyna. Jak pracowałeś nad tą postacią i na ile ważny był dla ciebie kostium? No bo jednak pojawiasz się tam w mundurze. Zostawcie! Porucznik Tadeusz Mróz. Krajam teren leśniczówki.
Długo marzyłem o takiej postaci jak Tadeusz Mróz w serialu Pajęczyna. No to po prostu jest jakieś spełnienie moich aktorskich marzeń. Niesamowita przygoda. I nie chodzi mi tu tylko o to, że zaczarowaliśmy świat tworząc lata 70. Scenografią, rekwizytami, pojazdami, kostiumami, językiem, którym się posługujemy, ale ten scenariusz jest tak super napisany, to jest tak trzymająca w napięciu historia i tak wciągająca od samego początku, że ja uwielbiam takie tematy, że jak oglądam jakiś film czy serial, to lubię, uwielbiam jak najszybciej rozwiązywać całą zagadkę. Fajną masz drobinkę w oknie. Wróciłem tylko po aparat. Tamta dziewczyna, ona mi się nawet nie podobała. A która ci się podobała? Ta, której śliczną buzię dokleiłeś? Tutaj trochę mi zajęło, żeby domyślić się, jaki będzie finał. No właśnie, bo nie dostaliście wszystkich scenariuszy tylko do 6 odcinków, tak, prawda? Wszystkich odcinków jest 7. My na początku zostaliśmy ich tylko 6. Zwykle, jak to jest jakaś prosta historia, to zaraz, nie wiem, 15 stron i ja już spodziewam się finału. Tutaj dopiero pod koniec 6 odcinka zgadłem, jakie będzie zakończenie. Ciekaw jestem, czy widzom również się to uda, bo tutaj podsuwamy różne tropy i rozwiązania, ale też jest kilka ślepych uliczek, więc tutaj trzeba samemu wybrać, co jest istotne, a co nie. No to jest zabawa rzeczywiście w detektywa, ale wydaje mi się, że to jest ogromna frajda, podążanie za tą historią. To naprawdę była niesamowita przygoda. I praca, i zabawa. No, na tym to polega, żeby po prostu praca była zabawą i jeżeli tak jest, no to człowiek idzie z radością do pracy. No właśnie mówi się, że jak praca jest naszą pasją, to się nie przepracuje ani jednego dnia tak naprawdę. W życiu aktora nie zawsze jest tak, że się dostaje takie projekty jak Pajęczyna czy Furioza. Od czasu do czasu jakieś projekty nam nie wychodzą, no, chociaż mimo wielkich starań no, nie zawsze się udaje. Nie zawsze coś aż tak nas ekscytuje jak serial Pajęczyna przy pracy. No, nie każda rola jest tak pięknie napisana i skrojona jak porucznik Tadeusz Mróz w Pajęczynie. No, nie zawsze jest tak super jak teraz, więc no kiedy ja dostałem Pajęczynę do przeczytania, to po prostu mnie zamurowało. No, naprawdę tak się ucieszyłem, że dostałem taką rolę w takim towarzystwie, z tak gwiazdorską obsadą i reżyserem, operatorem. No to jest coś niebywałego, taki projekt. No więc no, cieszę się, że nam się udał. No, 7 odcinków jest do obejrzenia na playerze i wiem, że widzowie są rzeczywiście pod dużym wrażeniem tej produkcji. Właśnie to jest też historia, która jest częściowo oparta na faktach. Opowiada o broni nuklearnej, która powstawała na terenie Polski. Czy teraz jesteś specjalistą od tej broni? Zagłębiłeś się w temat? Czy... Nie, ja byłem wojskowym, konkretnym gościem, który miał zadania do wypełnienia, rozkazy swoich przełożonych Gierka i Jaruzelskiego. Musiałem rozwiązać szybko sprawę, bo inaczej po prostu miałbym przerąbane, więc nad tym się skupiłem. Bomba nuklearna to nie był mój temat. To jest rzeczywiście bardzo fajne tło serialu Pajęczyna, ale ja byłem skupiony na morderstwie, nad zagadką morderstwa, nad którym pracowałem i to był mój temat, nad którym musiałem się skupiać, ale oczywiście z zaciekawieniem patrzę, jak to wyglądało i uważam, że to jest mega zaskakujące, że Polacy odważyli się w ogóle podjąć ten temat i próbowali zbudować własną bombę neutronową. No wielkie przedsięwzięcie, tak, wielkie przedsięwzięcie i niezwykle niebezpieczne, co dla niektórych się tragicznie skończyło. No właśnie, twój wątek to wojsko, morderstwo, ale też skomplikowana relacja z Ewą Wolańską. Z Ewą Wolańską, dokładnie. No, rzeczywiście muszę ci przyznać, że grałem różne skomplikowane relacje, ale z taką jeszcze nie miałem do czynienia. No tutaj rzeczywiście... No Michalina trochę jednak tam przeciągała trochę, przeszarpała tego bohatera. No ale jemu się to bardzo, bardzo podobało. Wydaje mi się, że oni doskonale się dogadywali w sferze uczuć i namiętności. Wydaje mi się, że porucznikowi Tadeuszowi Mrozowi podobało się to, że ona jest jego przełożoną i to, że ona właściwie miała nad nim władzę.
I takie też były między nimi relacje miłosne. A jak wspominasz spotkanie z samą Michaliną, bo jednak ona częściej ostatnio gra za granicą niż w Polsce. Michalina jest super. No rzeczywiście widziałem kilka jej filmów zagranicznych, no i to są super produkcje i Michalina w nich niesamowicie błyszczy. Więc jak spotkaliśmy się na castingu, no to bardzo liczyłem, że później spotkamy się na planie. No i na szczęście twórcy, producenci i reżyser wybrali nas do tych postaci po zdjęciach próbnych. No i wydaje mi się, że się świetnie dogadywaliśmy. A jak zareagowałeś na wiadomość, że starszą wersję Mroza zagra Mirosław Baka? Drogi Mirku, mam nadzieję, że się nie obrazisz, że to powiem, ale jak byłem dzieckiem, to oglądałem filmy z twoim udziałem. I byłeś jednym z moich idoli, naprawdę. Mirosław Baka, kiedy się pojawia na planie, to wszyscy od razu nabierają jakiegoś innego skupienia. On bardzo tego pilnuje, żeby nie rozmawiać przed ujęciem, żeby nikt nie zajmował się jakimiś niepotrzebnymi rzeczami. I takie skupienie bardzo pomaga w realizowaniu scen. No i rzeczywiście fajnie się go obserwowało w pracy. To była dla mnie duża szkoła. A czy masz jeszcze jakieś takie marzenie, aktorskie spotkanie? Jakiegoś takiego aktora, z którym chciałbyś pracować? No jest bardzo wielu zagranicznych aktorów, z którymi nie miałbym nic przeciwko, żeby się spotkać. No nie wiem, no może, nie wiem, Robert De Niro, Al Pacino. Naprawdę jest kilku aktorów, których bym wymienił, z którymi bym bardzo chętnie się spotkał na planie. Nie wiem, co oni na to. No wydaje mi się, że... Wszystko, no, może jest, po obejrzeniu Pajęczyny i Furiozy również by mieli na to ochotę. Na to wszystko liczę. Jest możliwe. No, Rafał Zawierucha jednak zawitał w Hollywood. Dokładnie, i spotkał, mój kolega więc masz już kontakt tak naprawdę. Tak, właściwie mam z nim jakiś pośredni kontakt. No, Rafał Zawierucha jest takim przykładem, że follow your dreams, sky's the limit. Pamiętam Rafała ze szkoły, kiedy przyjechał w śmiesznych, krótkich spodenkach i w kapeluszu kowbojskim na fuksówce. Wszyscy jesteśmy tam głupio przebrani, ale Rafał wyglądał najbardziej komicznie ze wszystkich. Ciągle żywiołowy, energetyczny, towarzyski i tak pozostało. No, Rafał był zawsze bardzo kontaktowy. No, gratuluję mu sukcesu. No, fajnie było go zobaczyć w takim towarzystwie na ekranie. Myślę jeszcze o tej Pajęczynie, że to jest serial historyczny. Ale my się bawimy tą historią. Wiesz, to dużo było historycznych tematów, ale ja nie chciałbym, żeby historia kojarzyła się jak z lekturami obowiązkowymi, że historia musi być nudna. My bierzemy to, co jest najciekawsze w historii, ubieramy to w fajną historię, dajemy duże tempo i powstaje serial, taki thriller sensacyjny. No. Chciałam się ciebie zapytać o to, czy masz jakieś takie marzenie odnośnie filmów albo serialu historycznego, jakiegoś okresu, w który chciałbyś się przenieść? Można popłynąć wyobraźnią, nie wiem, dwór francuski za czasów Marii Antoniny. Ja mam dużo szczęścia do takich projektów z dawnych epok. Furioza, 78 rok. Zrobiliśmy też takiego pilota z XVII wieku, Szlachta, Diabeł Łańcucki. Mamy plany, żeby nakręcić kolejne odcinki, więc tutaj też to była fajna frajda. Byłem szlachcicem. Miałem pojedynki w siodle, a teraz właśnie ten scenariusz, który wczoraj w nocy czytałem, to są lata 20. I nie tylko Polska, ale też Francja i Wielka Brytania, więc no to też będzie ciekawe przenieść się w te czasy. To jest dla jakiejś platformy VOD? A na razie jeszcze nie mogę nic powiedzieć, ale też bardzo się cieszę na te czasy, bo dobrze się czuję w latach 20. Mówisz, że masz film, teatr, serial, dubbingujesz, masz swój własny zespół, jest tego dużo, ale czy rodzi ci się jeszcze w głowie jakiś taki pomysł na pisanie scenariuszy albo na reżyserię? Oczywiście, ja mam w głowie wiele historii, które gdzieś tam mi się kotłują. Ja je sobie gdzieś tam zapisuję. No i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości, jak będę trochę luźniejszy, to może uda mi się niektóre z nich zrealizować. No, teraz mam tak dużo pracy jako aktor, że trudno mi się skupiać na czymkolwiek innym. No właśnie, takie trochę zawodowe ADHD chyba. Nie, ale w tym zawodzie jest tak, że nigdy nie wiadomo, co będzie za jakiś czas.
teraz jest dobrze, a za chwilę może być do dupy. No i takie są realia. No. My ciągle ubiegamy się o pracę. Mimo tego, że ja teraz mam na koncie naprawdę sporo fajnych sukcesów, to i tak dalej chodzę na castingi i tak dalej muszę walczyć o kolejne role. Czyli trzeba ci życzyć chwili odpoczynku i samych dobrych projektów. Odpoczynku nie potrzebuję. Naprawdę praca. Żebym miał fajne projekty, żeby te projekty udało się zrealizować, żeby nic nie stanęło na przeszkodzie przed ich realizacją. Życz mi, żeby po prostu wszystko udawało się realizować, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i wtedy wszystko się na pewno poukłada. I tego właśnie ci życzę i dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Zadałaś mi wszystkie pytania? Zadam ci wszystkie pytania. Naprawdę? Nawet więcej. Zapraszamy bardzo serdecznie na player.pl i cieszę się, że Player odważył się zrealizować tak trudny i wymagający projekt jak Pajęczyna, bo to jest wielkie wyzwanie dla wszystkich twórców. Cieszymy się bardzo, zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Masz wymienić trzy rzeczy, puszczam stoper. Pomidor. I leci. Dobra, dobra. Wymień trzy rzeczy, które kojarzą ci się z Pajęczyną. Michalina Olszańska, pistolet i czarna wołga. Wymień trzy rzeczy, z którymi kojarzy ci się PRL. Czarna wołga, Michalina Olszańska, pistolet. Trzy seriale TVN, w których chciałbyś zagrać. Szać. Brzydula. Kurde, bo w większości zagrałem, więc nie wiem, co mi tam jeszcze. Behawiorysta. Aj, spóźniłem się trochę z behawiorystą. No to jest fajna produkcja. Trzy rzeczy, bez których nie wychodzisz z domu. Telefon komórkowy, klucze i bielizna. Trzy rzeczy, z których jesteś dumny. Furioza, Pajęczyna, mój syn. Trzy rzeczy, które stają się lepsze z wiekiem. Mężczyźni. Wino i... Nie jest to łatwe. Trzy seriale, które zapadły ci w pamięć. Pod powierzchnią. No bo dużo mi zapadło w pamięć, naprawdę. Trzy kłamstwa, które mówiłeś swoim rodzicom dorastając. Wypiłem tylko jedno piwo. Wrócę o 23:00. Odrobiłem lekcję. Trzy osoby, z którymi chciałbyś się spotkać na planie. Robert De Niro, Brad Pitt i nie wiem, no... Kurczę, ten dźwięk aż boli. Trzy rzeczy, które zabrałbyś na bezludną wyspę. Taki scyzoryk, pistolet i namiot. Zdążyłeś. I to wszystko. Co wygrałem?